Za pośrednictwem Skype'a jest z nami główny inspektor sanitarny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marek Posobkiewicz. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Do biblioteki, do muzeum czy do sklepu z odzieżą? Dokąd się pan najpierw wybierze, kiedy za chwilę, za kilka dni będziemy mieli nowy etap odmrażania życia wokół nas? Znaczy, ja myślę, że nadal się wybiorę na oddział chorób zakaźnych, bo dopóki nie przestaniemy walczyć z tym wirusem, dopóki będą chorzy, zamierzam tam czynnie brać udział. A jeżeli chodzi o życie tak zwane społeczne, cieszę się, że te obostrzenia zostają zdejmowane i każdy powinien korzystać z tego, czego lubi, bo to zadowolenie codzienne z życia również wpływa na naszą odporność. A rozumie pan, dlaczego otworzymy żłobki i przedszkola, a nie otworzymy w tym momencie szkół? To musi być zawsze przyjęta jakaś polityka. Moim zdaniem szkoły też w niedługim czasie powinny zostać otwarte, ale w tym całym odmrażaniu tej sytuacji, przywracania do tej codzienności, która jest nam naprawdę bardzo potrzebna i do normalnego psychicznego życia, i dla gospodarki, powinniśmy w pewnym zamrożeniu nadal utrzymać kontakty z seniorami i nadal mieć ich pod opieką. Czy to znaczy, że na przykład starsze osoby, które zwykle do tej pory, wcześniej odprowadzały dzieci do przedszkola czy do żłobka, teraz nie powinny jeszcze tego robić? Więc powinniśmy się liczyć z tym, że jeżeli dzieci spotkają się razem w jednym miejscu, jest to idealne miejsce na wymianę, na rozprzestrzenianie się wirusa. Najczęściej do chorób zakaźnych dziecięcych dochodzi w przedszkolu, w szkole, gdzie jedno dziecko zarażone przychodzi, ponieważ dzieciom trudniej jest utrzymać barierę między sobą, tą odległość, i ta choroba się rozprzestrzenia bardzo szybko. Dlatego właśnie zapytałem, dlaczego żłobki i przedszkola, a nie szkoły? No bo są rodzice, którzy już teraz pytają, czy moje dziecko, skoro mam je zaprowadzić do żłobka czy przedszkola, nie będzie narażone na niebezpieczeństwo? Czy na pewno to jest moment na to, żeby te dzieci tam trafiły? Więc samo dziecko na to niebezpieczeństwo nie będzie narażone, bo większość, zdecydowana, prawie wszystkie dzieci przejdą tą chorobę bardzo łagodnie. Część, nawet rodzice, nie zauważą, że dziecko zostało zakażone. Ale takie dziecko może stanowić zagrożenie dla dziadków. Czyli jeżeli dziecko idzie do przedszkola, dobrze byłoby, jeżeli to jest możliwe, wstrzymać komunikację z dziadkami, szczególnie jeżeli ci seniorzy mają choroby przewlekłe układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, niewydolność nerek, cukrzycę, bądź wszystkie inne choroby, które przebiegają z obniżeniem odporności. A czy opiekunki w żłobkach i przedszkolach, pana zdaniem, powinny korzystać z maseczek, przyłbic, rękawiczek w czasie pracy z dziećmi? Myślę, że ten okres powrotu dzieci do przedszkoli można wykorzystać na edukację tych małych dzieci, które też razem z rodzicami oglądają telewizję, widzą rodziców na spacerach zakładających maski, i przekazanie ich już takie na wstępie tego młodego życia, tych takich podstaw higieny i podstaw bezpieczeństwa, może być zakodowane na ich całe życie późniejsze. I to moim zdaniem może być duża wartość dodana. Panie Marku, premier liczy, że alejki, korytarze w galeriach handlowych, kiedy już je otworzymy, będą puste. Słuchałem tego dzisiaj na konferencji prasowej i się zastanawiałem, czy moja wyobraźnia rzeczywiście jest za mała, żeby sobie to wyobrazić. No bo kiedy otworzymy galerię, będą tam ludzie. Będą spacerowali po tych alejkach między sklepami. Nie da się tego uniknąć. Oczywiście ludzie nie mogą się teleportować i prosto z garażu bądź prosto z ulicy znaleźć się w sklepie, tylko tym korytarzem też muszą przejść. W tym wszystkim musi być też zachowany rozsądek zarówno pracowników, właścicieli galerii, pracowników sklepów, ale również klientów. Musimy pamiętać o tym, że ten wirus nagle nie zniknie. Inna sprawa, że ten wirus nie jest jedynym patogenem, który nam grozi. W tej chwili on jest taką gwiazdą medialną, to cała otoczka jego działania jest medialnie dużo większa, niż on rzeczywiście jest, jego fizyczne zagrożenie. No dobrze, ale ktoś może pomyśleć, czy oglądając ubrania w sklepach, dotykając ich, przymierzając te ubrania, będziemy narażeni na koronawirusa? To zagrożenie będzie minimalne. Jeżeli będziemy wszyscy starali się utrzymać higienę dłoni, to jest najważniejsze. Nadal w tych galeriach będziemy w maseczkach.
to jeżeli ktoś myje ręce, nie dotyka twarzy, to nie jest to zagrożenie dla niego i sam nie stanowi zagrożenia dla innych. Fryzjerzy pytają, dlaczego będziemy mogli pójść do sklepu z odzieżą na przykład w galerii handlowej, a nie do fryzjera czy barbera, bo oni mówią, my dezynfekujemy narzędzie, mamy ostry reżim sanitarny, potrafimy zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów. Mam nadzieję, że niedługo te zakłady usługowe, kosmetyczne, fryzjerskie również zostaną otwarte. Między innymi z tego względu, żebyśmy nie zaczynali z wyglądu przypominać ludzi pierwotnych, tylko zadowolonych, nowoczesnych Europejczyków. To odmrażanie następuje stopniowo. Jeżeli ktoś dobrze przygotuje, dobrze przemyśli system bezpieczeństwa, bo każdy będzie odpowiadał za bezpieczeństwo we własnym zakładzie, to można robić to wszystko bezpiecznie. Marek Posokiewicz, główny inspektor sanitarny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest naszym gościem. Panie Marku, premier Morawiecki mówił dzisiaj tak. Jesteśmy przekonani, że przejęliśmy pewną kontrolę nad koronawirusem, ale musimy działać ostrożnie i elastycznie. Te słowa padają w dniu, w którym mamy 422 nowe potwierdzone przypadki, czyli dużo, jak na ostatnie dni chociażby, więc się zastanawiam, czy rzeczywiście przejęliśmy kontrolę nad koronawirusem. Możemy mówić o dosyć łagodnym przebiegu w Polsce zakażeń tym wirusem SARS-CoV-2. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to wszystkie kraje powinny bardzo pokornie podchodzić do tego, na ile sami kontrolują. Wszystkie te działania oczywiście spowolniły rozprzestrzenianie się, które były podjęte na czas w Polsce, ale jeżeli jakiś kraj będzie uważał, nieważne czy to będzie zachorowań, dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy, że on już ma to pod kontrolą, świadczy to tylko o tym, że jest mniejsza liczba wektorów, czyli że duża część społeczeństwa wtedy, jeżeli przechoruje, młodych ludzi, którzy się często ze sobą komunikują i sami nie będą przekazywali tego wirusa dalej, w tym momencie będziemy mogli mówić o opanowaniu epidemii. Pytanie, czyli na ile pełny jest obraz zachorowań? Nie tylko te reżimowe zachowanie się w kontaktach międzyludzkich, ale jeżeli dużo młodych ludzi przechoruje, wtedy oni nie będą już wektorami i wtedy nie będzie dużej ilości nowych przypadków. Problem w tym, że nie jesteśmy liderem testowania, jeśli popatrzymy na kraje, chociażby w Unii Europejskiej. Mamy 8 tysięcy testów na milion obywateli, to znaczy, że jesteśmy na 21. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Czy my mamy pełny obraz sytuacji? Czy podejmujemy decyzje na podstawie danych, rzeczywiście absolutnie od początku do końca dających pełny obraz? Oczywiście, jeżeli chodzi o testowanie, ma to duże znaczenie dla oceny epidemiologicznej społeczeństwa, ale dużo ważniejsze jest racjonalne i bezpieczne zachowywanie się. Ja sam od 2 miesięcy, drugi miesiąc dyżuruję w oddziałach z chorymi zakażonymi wirusem SARS-CoV-2. Byłem w DPS-ie, byłem w izolatorium w międzyczasie. Do tej pory ani razu nie byłem testowany, bo nie było takiej potrzeby. Jeżeli zachowuję się racjonalnie, najważniejsza jest to higiena dłoni, tam gdzie trzeba założona maska, to minimalizuje się ryzyko zakażenia. To o racjonalności zachowań będziemy rozmawiać dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy i słuchaczom bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Marek Posobkiewicz, nieustająco z nami, główny inspektor sanitarny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No to a propos tej racjonalności. Bardzo proszę o rozsądek na majówkę, tak mówił dzisiaj minister zdrowia. Rozsądek na majówkę, czyli pana zdaniem co dokładnie? W tych słowach zawarte jest odpowiednie, bezpieczne zachowywanie się ludzi. Jeżeli nagle dużo ludzi, czując, korzystając z ładnej pogody, wyjdzie na zewnątrz, będą chcieli się spotykać, wspólnie, jak to mawiają młodzi ludzie, imprezować, to możliwość przekazywania wirusa następnym osobom oczywiście wzrasta. Jeżeli będziemy starali się zachować ten dystans międzyludzki, czyli starać się, jeżeli nie musimy, nie zbliżać na mniej niż 2 metry do drugiego człowieka, jeżeli szczególnie osoby zainfekowane zawsze będą miały maski na sobie, ale osoby również zdrowe, nie znające swojego statusu, będą miały te maski w kontaktach z innymi ludźmi. Jeżeli będziemy myli, dezynfekowali ręce, to jest właśnie to bezpieczne zachowanie, to mimo odmrożenia tego spowolnienia funkcjonowania naszego, nie będzie
dochodziło do dużej ilości nowych zachorowań. Ale nie ma pan wrażenia, że my już oswoiliśmy się trochę z koronawirusem? Jak patrzę na ulicę, chociażby w Warszawie, no to widzę, że dużo śmielej postępujemy niż jeszcze kilka czy kilkanaście dni temu. Widzi pan być może grupy młodych ludzi spacerujących razem, często bez maseczek na twarzy. No jednak to jest nowa sytuacja, nowy obrazek. Prawda jest taka, że ci wszyscy młodzi ludzie i tak się od tego wirusa muszą otrzeć. Jeżeli będą pojedyncze przypadki mniej tego racjonalnego, czyli mniej bezpiecznego zachowania, to nie będzie to miało dużego wpływu na populację. Ale gdybyśmy wszyscy w tym momencie przestali się zachowywać rozważnie, zaczęlibyśmy poszli na mecze, na dyskotekę, do lokali, spotykalibyśmy się w dużej ilości, to naturalną rzeczą byłoby to, że za jakiś tydzień mielibyśmy znaczny wzrost ilości zachorowań. Ale to, jak pan mówi, wszyscy młodzi ludzie muszą się otrzeć o wirusa. To znaczy, że chodzi tylko o to, żeby rozciągnąć ten czas, bo wcześniej czy później on nas dopadnie, mówiąc kolokwialnie? Idealna sytuacja to będzie taka, jeżeli w chwili obecnej uda nam się odseparować seniorów i osoby wrażliwe, jeżeli chodzi o zdrowie, czyli tych z obniżoną odpornością, od osób pozostałych, a u osób młodych ten wirus będzie się rozprzestrzeniał w sposób powolny. Bo jeżeli będzie się rozprzestrzeniał szybko, to spowoduje to, że ten możliwość zarażenia seniorów będzie większa. Bo to nie jest tak, że się od tych seniorów całkowicie odetniemy. Jeżeli będzie się wolno rozprzestrzeniał wśród ludzi młodych, to tych osób, seniorów, którzy w cięższym stanie będą trafiali do szpitala, będzie mniej. I będzie można się nimi lepiej zająć. To a propos to jest szpitali. Cała filozofia. Nie mamy jednego standardu w szpitalach, kiedy o tym czytam na przykład, że są takie szpitale, w których kieruje się na testy wszystkich pacjentów trafiających do szpitala, niezależnie od oddziału, nie tylko na oddziale zakaźnym. Są szpitale, w których regularnie, na przykład co tydzień, bada się cały personel, żeby mieć pewność i jasność, jaka jest sytuacja. Czy tak powinno być we wszystkich polskich szpitalach? Przyjmowana jest różna polityka, ale najważniejsze to jest nie zdejmowanie tych zasad sanitarnych, tego reżimu sanitarnego w kontakcie medyk-pacjent, w kontaktach ograniczenie kontaktów między pacjentami, w najbliższym okresie ograniczenie nadal kontaktów rodzin z pacjentami w szpitalach, w zakładach opieki zdrowotnej, bo to ma wpływ na rozprzestrzenianie się choroby. Jeżeli będziemy testowali wszystkich pacjentów, wszystkich medyków, jeżeli byśmy w dniu dzisiejszym we wszystkich szpitalach przebadali wszystkich pacjentów i cały personel medyczny, to nie zmienia faktów, że część z tych ludzi mogłaby w dniu jutrzejszym zachorować, bo mieli kontakt z kimś wczoraj i przedwczoraj. Dużo istotniejsze jest wyłapywanie osób z objawami. Jeżeli ktoś przychodzi do pracy, ma temperaturę, ma kaszel, ma duszność, bądź się dziwnie źle czuje, to taką osobę jest dobrze od razu odseparować i ją przebadać. Jasne, ale statystyki z ostatnich dni chociażby jasno pokazują, że im więcej testów robimy, tym więcej przypadków wykrywamy. No nie da się powiedzieć, że jest inaczej. To jest oczywiście, całkowicie się zgadza. Pamiętając o tym, że kilkadziesiąt procent zakażenia przejdzie bezobjawowo, rzeczą naturalną jest, że jeżeli będziemy filtrowali badaniami osoby bezobjawowe, będziemy wyłapywali również te osoby, które mają tego wirusa, ale nie wiemy o tym, bo nie mają w ogóle objawów. I to ma oczywiście też dużą wartość, ale musimy się pogodzić z tym, że i tak większość społeczeństwa z tym wirusem się spotka. Każde działanie, które będzie powodowało spowalnianie rozprzestrzeniania się tego wirusa, a licząc się z tym, że całkowicie go nie zahamujemy, będzie powodowało to, że to się wydłuży w czasie, ale jeżeli z drugiej strony im szybciej ta młoda część społeczeństwa przechoruje,
będzie miała kontakt z tym wirusem, nie będzie wektorem w przyszłości, tym szybciej będziemy mieli z tym koronawirusem spokój. A propos badań, Rzecznik Praw Obywatelskich mówi tak, powinniśmy określić maksymalny termin na pobranie wymazu do badania na koronawirusa, bo są osoby w kwarantannie, które czekają już na przykład od miesiąca i ciągle nie wiedzą, kiedy ten wymaz będzie pobrany. No chyba coś tu nie gra. Powinniśmy zacząć od tego, co to jest kwarantanna, po co ją się stosuje. Osób w kwarantannie nie trzeba z zasady badać. Kwarantanną obejmujemy, co innego jest izolacja, co innego jest kwarantanna. Izolacją obejmujemy osobę dodatnią, która jest zakażona, wyłapana w teście, ma wirusa, może być bezobjawowa albo skąpoobjawowa i musimy ją izolować od innych osób. A czym innym jest kwarantanna? Kwarantanną obejmujemy osobę z kontaktu, czyli taką osobę, która miała kontakt z osobą zakażoną, ale wcale ona nie musi być chora. Albo tam wcześniej, jak wróciła z zagranicy, szczególnie z regionów, w których była wysoka transmisja tego wirusa. To mamy taka definicję, mamy osoby, które zgłaszają się do Rzecznika Praw Obywatelskich, to są pielęgniarki na przykład ze Śląska, które miesiąc temu zostały wysłane do domu z podejrzeniem choroby i od miesiąca czekają na to, że ktoś pobierze im wymaz i do dzisiaj nie wiedzą, kiedy to zostanie zrobione. No, to chyba nie jest normalna sytuacja. Nie znam dokładnie tego przypadku, ale jeżeli zostały odesłane do domu, nie ma czegoś takiego z podejrzeniem choroby. Jeżeli ktoś był poddany kwarantannie, bo miał jakiś rodzaj kontaktu z osobą chorą, to zasada kwarantanny jest taka. Jeżeli się wirus rozwija w ciągu, w tym przypadku z reguły 2, 5 do 6 dni, czyli w pierwszym tygodniu powinna się rozwinąć choroba, to ustanawiamy 2 tygodnie kwarantanny po to, żeby wiedzieć, jeżeli się nie rozwinęła choroba, to tą osobę uznajemy za zdrową. To zamykając wątek badań. W przypadku medyków i w przypadku osób szczególnie potrzebnych do funkcjonowania państwa, czyli policjantów, strażaków, wszelkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, możemy po 7 dniach przebadać ich tylko po to, żeby skrócić kwarantannę. Ale jeżeli tego medyka, strażaka, policjanta po tych 7 dniach nie przebadamy, a minie 14 dni, to kwarantanna mu się kończy, on jest uznawany za osobę zdrową. Są laboratoria, które oferują prywatnie takie badania. Kontakt z osobą chorą powoduje to, że my tego wirusa złapiemy. Jasne. Laboratoria oferują wykonanie prywatnie testu na koronawirusa. No i pytanie, badać się, testować się, czy nie? Testować się tak dla świętego spokoju, żeby wiedzieć, że na pewno wszystko jest ze mną w porządku, czy jednak nie tędy droga? Musimy zawsze uważać, jaki to rodzaj testu będzie. Ta sytuacja powoduje to, że wiele podmiotów chce też wprowadzać różne testy, mówiąc, że jest to test na obecność wirusa. Te takie sposoby badań laboratoryjnych, które są najbardziej preferowane na świecie i uznawane za rozstrzygające, czy ktoś ma tą infekcję, czy nie ma, bądź złapał tego wirusa, bo nie musi być objawów choroby, czy nie, są badania molekularne, czyli badania genetyczne mówiące, czy jest ten wirus w rzeczywistości w organizmie, czy go nie ma. I nawet wśród tych badań zdarzają się wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. Na wynik fałszywie dodatni może wpłynąć to, czy jest kontaminacja próbki, czyli podczas poboru od różnych pacjentów dochodzi do zanieczyszczenia materiału. Z drugiej strony mogą być wyniki fałszywie ujemne, jeżeli podczas badania, podczas wymazu nie uda się zdobyć wystarczającej ilości materiału od człowieka. Mówi pan o poważnych sprawach, a ja się uśmiecham, więc proszę pozwolić, że wyjaśnię, bo pojawił się w pana bliskości przyjaciel czworonożny w międzyczasie, dlatego się uśmiechnąłem. Cynamon, ale on ich się tutaj kręci 3, także... Czyli to był cynamon, mamy jasność. Ja tylko pilnuję, żeby nie zrzuciły mojego iPada. Nie mamy nic przeciwko cynamonowi i spółce. Wracając do poważnych spraw, wprowadziłby pan obowiązek szczepień przeciwko koronawirusowi, kiedy ta szczepionka będzie już gotowa? Zważywszy, że to będzie jeden z wirusów, które będą funkcjonować, które będą bytować w środowisku, traktowałbym go tak samo jak inne infekcje górnych dróg oddechowych, czyli podobnie jak grypę. Jeżeli nie traktujemy szczepionki przeciwko grypie
jako szczepionki obowiązkowej, tej szczepionki również nie traktowałbym jako obowiązkową. Jeżeli będzie możliwość na początku refundacji bądź całkowego finansowania tych takich szczepionek, to byłbym ten jak najbardziej za. Zdaję sobie sprawę z tego, że ruchy antyszczepionkowe nadal będą aktywne. Na razie nie mamy szczepionki. Już walcząc z tą szczepionką mówią, że nie dadzą się zaszczepić. Nie sądzę, żeby w krótkim czasie, mimo tej całej pandemii, ich iloraz inteligencji na tyle się zmienił, żeby oni też byli otwarci na szczepienie. Nie chodzi mi o to, żeby walczyć z nimi, ale niech wszyscy ci, którzy są rozsądni, niech się zaszczepią, a szczególnie ci, którzy są też odpowiedzialni za innych ludzi, którzy mają w sobie humanizm i odpowiedzialność. Bo pamiętajmy o tym, że przekazując wirusa osobie, która ma upośledzoną odporność, to ten wirus, który nam nie zrobi żadnej krzywdy, dla takiej innej osoby może być wyrokiem śmierci. Gdyby ktoś pana dzisiaj zapytał, jak powinna wyglądać matura w szkołach albo egzamin ósmoklasisty, to jakie zasady bezpieczeństwa doradzałby pan dyrektorom szkół? Zważywszy, że maj mamy już właściwie stoi u naszej drzwi, jest to bardzo niedaleka odległość. Egzaminy są przesunięte o kilka tygodni. Myślę, że jest szansa, że można je nawet prawie normalnie przeprowadzić. Sam przypominając sobie swój egzamin maturalny, pamiętam, że też byliśmy rozsadzeni w pewnej odległości od siebie po to, żeby nie można było się komunikować wzajemnie ze sobą. I to ograniczenie komunikacji wzajemnej, podpowiadania, ściągania, to również ogranicza możliwość transmisji wirusa. W szkołach jest pewnie łatwiej, bo wracając jeszcze do początku naszej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o żłobkach i przedszkolach, zerknąłem do wytycznych, które zostały wydane przez rząd, takie zalecenia dla pracowników, dyrektorów żłobków i przedszkoli. Na przykład jest takie zalecenie. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować, chyba że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną. No wyobraźmy sobie, jak wygląda zabawa w przedszkolu i tłumaczenie dzieciom, że teraz nie mogą się bawić zabawką, bo trzeba ją zdezynfekować. Tak naprawdę musimy pamiętać o tym, żeby te nawyki higieniczne w sobie pielęgnować, je stosować, ale nie możemy się dać zwariować, bo nie będzie się dało nigdy w przedszkolu po każdym dziecku każdą zabawkę umyć i wydezynfekować. Takie jest zalecenie ministerstwa. Wiem, rozumiem i do tego powinniśmy dążyć, ale to nie możemy w tego w sposób postawić osobnej osoby, która będzie pilnowała wychowawcę w przedszkolu, który będzie biegał między dziećmi, zabierał im zabawki i czyścił, tylko zasada musi być taka, że musimy starać się minimalizować ryzyko, ale z drugiej strony starać się normalnie żyć. Ten wirus jest jednym z wielu patogenów, które są niebezpieczne dla człowieka. Mieliśmy dużo nawet cięższych wirusów w przeszłości. Nie wiemy jeszcze, jakie nas czekają w następnych latach. Oprócz tych wirusów jest sporo groźnych bakterii. Generalnie powinniśmy stosować zasady higieny. Nie jest naszą rolą życie w sterylnym świecie. My nawet we własnych jelitach mamy bakterie, które są odpowiedzialne za naszą odporność i są potrzebne do naszego normalnego funkcjonowania. Powinniśmy zawsze myć i pilnować też dzieci, żeby myły ręce przed jedzeniem. Teraz dodatkowo je dezynfekować. Przedmioty, te, które można po codziennego użytku, teraz w tym okresie transmisji większej wirusa, również te zabawki, starać się najczęściej myć, dezynfekować, ale ja sobie zdaję sprawę, że od strony tej życiowej, no to nie możemy zrobić z przedszkola myjni zabawek i tej zabawki dawać dziecku, za chwilę zabierać, myć, dawać, myć. Tak się po prostu nie da. Nie dajmy się zwariować, mówi pan. Nie możemy wyłączać czujności i starać się robić wszystko, żeby minimalizować ryzyko przeniesienia tego wirusa. To co z wakacjami, takimi grupowymi, koloniami, obozami? Pana zdaniem one powinny być w tym roku odwołane, zakazane, czy jednak powinniśmy próbować sobie jakoś oswoić rzeczywistość i jednak się na takie wyjazdy decydować? Jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby na ten temat powiedzieć, bo zostały 2 miesiące jeszcze do lipca, sierpnia, czyli tych takich miesięcy zwyczajowo
które zawsze były u nas wakacjami, w tej chwili może ze względu na to przeniesienie kilkutygodniowe tych egzaminów, może się to troszeczkę sytuacja zmieni. Ja od już wielu tygodni mam nadzieję, że lato będzie dużo spokojniejsze niż obecny okres. Z tego względu, że koronawirusy charakteryzują się sezonowością, czyli ta ilość zachorowań latem będzie mniejsza. Z tego względu, że to jest całkowicie nowy wirus, wszystkie osoby nawet latem, które na wystarczającą ilość wirusa będą narażone, które dostanie się do błonu śluzowych, też mogą zachorować, ale tych zachorowań powinno być zdecydowanie mniej, ale nie będzie to tak, że nagle odetniemy jak nić albo przetniemy ognisko i nagle mamy spokój i się na jesieni znów pojawi. Ten wirus latem powinien się znacznie uspokoić, transmisja między ludźmi nadal będzie zachowana, ale ta następna fala zachorowań, mam nadzieję, że mniejsza, ale to zobaczymy, będzie na jesieni. Ale będzie dotyczyła też tych osób, które teraz do lata nie będą miały kontaktu z tym wirusem. To nie brzmi pesymistycznie, więc może czegoś optymistyczniejszego na koniec poszukam. Bo dał pan się poznać wcześniej jako raper Gisu. Pan rapuje jeszcze czasami? Więc jeżeli chodzi o moje rapowanie, to było to użyte tylko jako narzędzie w kampanii prozdrowotnej. Ja nigdy nie zajmowałem się tym z jakąś pasją. To było użyte jako narzędzie. Nie, ale moment taki, że może warto do tego pomysłu wrócić. Wolę harmonijkę, śpiew normalny. Nie, taki moment, że może warto wrócić chociażby, żeby namawiać nas do zachowywania dystansu społecznego, czy mycia rąk jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej. No w tej chwili dużo, wielu artystów też siedząc w domu zaangażowało się w różne wspólne śpiewanie. Artystów, którzy są, wiadomo, że muzycznie dużo lepsi ode mnie, bo są i wykształceni, i ćwiczą cały czas. Jeżeli coś mi, będę miał trochę czasu, przyjdzie mi coś do głowy, to może coś się jeszcze uda zrobić też również w tym temacie. Trzymamy kciuki i czekamy na efekty i pozdrawiamy Cynamona i spółkę. Marek Posobkiewicz był naszym gościem, główny inspektor sanitarny w MSWiA. Pozdrawiam serdecznie.